Cześć. W dzisiejszym materiale pokażę Wam jeden ze sposobów, w jaki możecie robić zdjęcia śluzowcom. Także zapraszam do oglądania. Mam tutaj taki fragment kory, który znalazłem w lesie. I na nim właśnie znajdują się śluzowce całkiem ciekawych kształtów. Zobaczcie, spróbuję Wam to pokazać, jak to wygląda. Tutaj są takie różnych ciekawych kształtów. Ja Wam jeszcze to zaraz pokażę na zbliżeniu dodatkowo, bo któryś właśnie z nich zrobimy sobie na zdjęciu. Chciałem Wam tutaj oddać tylko w jakiej to jest w ogóle skali. No, mają gdzieś tak około 2-3 mm wielkości. No, je można znaleźć na takich powalonych, zgniłych, spróchniałych drzewach, takich rozlatujących się, często właśnie w takich zacienionych miejscach, w którym jest duża wilgoć. Dobra, no i pokażę Wam teraz, jakie mam to tutaj wszystko ustawione. Tutaj są te śluzowce. Z tyłu dałem kawałek kolorowego papieru. To jest z jakiejś ulotki akurat wycięte. On jest dosyć blisko za tym śluzowcem umieszczony. I dodatkowo dzięki temu odbije nam trochę światła z lampy błyskowej. No i teraz jaki obiektyw? No, tu jest Laowa 25 mm ultra makro. Ustawiłem go w skali 3:1 i na przysłonie 4 zrobimy te zdjęcia. Tak, na lampę pójdzie tutaj taki dyfuzor z kartki. No i robiąc tego staka, przy tej skali i tej przysłonie, skok przy każdym kolejnym zdjęciu będę zmieniał o 0,06 mm. No dobra, no to ja zaczynam robić to zdjęcie. Dobra, no i zobaczcie, wyszło mi tutaj 89 zdjęć. Przerzucam je sobie tutaj do programu, użyję programu Helicon Focus do stakowania. Na początek weźmiemy sobie tutaj tą metodę C. Dajemy render. I tu widzimy na tym zdjęciu po prawej, które obszary ostrości nam się łączą. No, po lewej mamy akurat aktualne zdjęcie. Ja to troszeczkę przyspieszę, bo to będzie chwilę trwało. Dobra, no i wyszło w ten sposób. Tutaj te plamki to są jakieś brudy akurat, które były na matrycy, więc to w retuszu będzie wszystko usunięte. Ale zobaczmy sobie jeszcze dla porównania, jak wyjdzie tą metodą B. Tak samo dajemy render. I musimy chwilę poczekać, aż nam to wszystko połączy. No, ja również to przyspieszę teraz. No i zobaczmy, jak to wyszło. Tutaj zostało trochę takiej poświaty, czego nie było chyba w tej metodzie C, które, o, teraz Wam ją pokażę właśnie. To jest metoda C. To jest ta metoda B. No to zdecydowanie lepiej ogólnie wyszło tą metodą C. Już zobaczmy bliżej jeszcze. No tak, tą metodą B wyszło troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o ostrość niektórych elementów.
Ale zostały tutaj takie poświaty. No, można by je też oczywiście wyretuszować. No tutaj metoda C troszeczkę gorzej może z ostrością. Ale z kolei zdecydowanie ładniej ogólnie to połączyło. Nie ma tutaj nigdzie takiej dziwnej poświaty jak w tym drugim przypadku. O, zobaczcie. Także ja zostawię sobie tą metodę C i na niej będę dopracowywał te wszystkie szczegóły, usuwał te różne plamki czy jakieś inne niepotrzebne elementy. No i zobaczcie, tak wygląda to zdjęcie ostatecznie, już po retuszu. Dajcie znać, co w ogóle sądzicie o takich śluzowcach, jak wam się podobają. Mnie osobiście to zafascynowało i zamierzam teraz szukać gdzieś kolejnych gatunków. Jeżeli uda mi się je znaleźć, no to może na następnych filmach na przykład wypróbujemy sobie inne rodzaje oświetlenia, na przykład światło stałe lub też światło naturalne. Jeżeli uda mi się znaleźć takie, które będę w stanie w lesie sfotografować. Po więcej takich zdjęć, jak zawsze, zapraszam Was też na mojego Instagrama. No, jeżeli macie jakieś pytania, to też dajcie znać w komentarzach. No i widzimy się w następnych filmach. To dzięki, cześć.